Zdradzę Ci dziś nieoczywistą, ale skuteczną i popartą nauką metodę na to, żeby bardzo szybko pokonać lęk przed zagadaniem nieznajomej dziewczyny. Wyjaśnię Ci też, dlaczego czasem jest sytuacja, w której podchodzisz do nieznajomych dziewczyn, czyli konfrontujesz się z tym lękiem, a on zamiast maleć, tylko rośnie. Na sam koniec tego nagrania spojrzymy nieco szerzej na Twoje życie i przedstawię Ci zaskakującą metodę na to, żeby jakieś traumatyczne rzeczy z przeszłości przestały na Ciebie dzisiaj negatywnie oddziaływać. Jestem pewien, że nigdy o tym nie słyszałeś i wyniesiesz z tego masę wartości. Więc zapinaj pasy i zaczynamy. Nasz mózg to niesamowicie skomplikowany organ, działający w bardzo nieintuicyjny sposób. Weźmy na warsztat nasze wspomnienia, przypominanie sobie wydarzeń z przeszłości. Często myślimy o wspomnieniach jako o takiej bibliotece, w swoistym katalogu, gdzie możemy jakieś wspomnienie sobie po prostu wybrać, otworzyć, a następnie przypomnieć dokładnie tak, jak się wydarzyło. Otóż prawda jest zgoła inna. I tu zaczyna robić się naprawdę ciekawie. Wyobraź sobie, że jesteś na mieście i w oko wpadła Ci jakaś bardzo fajna dziewczyna. Jest 100% w Twoim typie. Nie robisz tego zazwyczaj, ale zebrałeś się na odwagę i mimo tego, że zjadał Cię stres, po prostu zagadujesz ją. To podejście jednak nie idzie po Twoje myśli. Dziewczyna robi kwaśną minę, może się śpieszy, a w dodatku Ty masz wrażenie, że zrobiłeś z siebie durnia, bo zabrakło Ci języka w gębie, z tego całego lęku, stresu poplątałeś wszystko, co chciałaś powiedzieć i po tym podejściu został Ci po prostu taki emocjonalny kapeć, może nawet jakiś wstyd. I teraz, to jak ta sytuacja wpłynie na Twoje odczuwanie lęku w podobnych tego typu sytuacjach, zależy od tego, jakie zapamiętasz. Jeśli przejmiesz się tą sytuacją, koledze opowiesz: stary, nie uwierzysz, jak to spieprzyłem, jestem beznadziejny. Później na przykład wrócisz do domu, otworzysz swój dziennik i zapiszesz tam: Boże, jakiego ja creepera z siebie zrobiłem, jakie to było nieprzyjemne. Jeżeli w taki sposób będziesz do siebie po tym podejściu rozmawiać, to gwarantuję Ci, że gdy kolejnym razem zobaczysz dziewczynę w Twoim typie, Twój lęk będzie spotęgowany. Ale na szczęście jest inne wyjście. Wyobraź sobie, że zdarzyła się ta sama historia, tylko że po tym podejściu, zamiast użalać się nad sobą, rozpamiętywać, jakie to było wstydliwe, złe, upokarzające, wyobraź sobie, że zadzwonisz do kolegi albo wrócisz do niego, bo akurat razem robiliście zakupy i powiesz, obracając to wszystko w żart: stary, nie uwierzysz, jak to spieprzyłem. Boże, co ja tam gadałem? Do tego, później gdy do domu wrócisz, zapiszesz sobie w dzienniku tą całą sytuację z pozytywnym wydźwiękiem, wyciągając z tego konstruktywne wnioski na przyszłość, co możesz w takiej kolejnej sytuacji zrobić lepiej. Gwarantuję Ci, że jeżeli w taki sposób ułożysz to sobie w głowie, impact tego wydarzenia na Twój przyszły lęk w podobnych sytuacjach będzie zupełnie inny. Dlatego tak ogromne znaczenie ma to, co mówisz do siebie po podejściu, jak interpretujesz to, co się wydarzyło, a także co mówią o tej sytuacji Twoi znajomi, jakich masz kolegów. Bo jeżeli masz negatywnych kumpli, do których wrócisz po takim podejściu, opowiesz, co się stało, a oni do pieca Cię po prostu będą dorzucać i mówić: stary, jak mogłeś to tak zjebać, ole, aż teraz jak tego słucham, to się cringe'owo czuję, to jeszcze bardziej nakręci Twoją negatywną, emocjonalną pętlę i utrudni Ci poradzenie sobie z lękiem. Dobry kolega powinien zaoferować Ci swoje wsparcie i pomóc Ci w pozytywny sposób zapamiętać to, co się wydarzyło, dla przykładu opowiadając swoją historię, kiedy coś mu nie wyszło. Na przykład: stary, coś takiego, nie przejmuj się, nawet nie wiesz, co ja kiedyś odjebałem, słuchaj tej historii. I w efekcie zbagatelizujecie to, co się wydarzyło i obniżycie negatywny impact tego na Wasze przyszłe podejścia. Dbaj o higienę zapamiętywania wydarzeń w Twoim życiu. I nie mówię tu już tylko o kobietach, aczkolwiek jest to naprawdę zajebista, szybka metoda, żeby na przykład z lękiem przed podejściem sobie skutecznie poradzić. Mówimy na to kontrola myślenia i jest to bardzo duża część pracy, jaką wykonujemy z naszymi klientami na szkoleniach czy w mentoringach. Jeżeli temat kontroli myślenia Cię interesuje, to daj znać w komentarzu, być może nagram o tym kolejny odcinek, gdzie zajdę bardzo głęboko w koncepty i filozofie, które właśnie poruszamy na naszych szkoleniach czy mentoringach, a które bardzo szybko pomagają mężczyznom pozbyć się tego lęku, uzyskać wolność emocjonalną i po prostu żyć na własnych regułach. Zachęcam też do subskrypcji, żebyś wiedział, kiedy kolejny odcinek wleci na ten kanał. Natomiast zostań ze mną, bo jeżeli to nagranie podobało Ci się do tego momentu, to naprawdę zaskoczy Cię dopiero za chwilę. Przedstawię Ci teraz kolejny niesamowicie ciekawy fakt na temat wspomnień, którego świadomość może pomóc Ci podnieść jakość Twojej codzienności. Co gdybym powiedział Ci, że gdy przypominasz sobie coś, co się kiedyś wydarzyło, nie przypominasz sobie tego wydarzenia, tylko ostatni raz, kiedy o tym wydarzeniu sobie pomyślałeś. Zostało to potwierdzone badaniami naukowymi. Masz wpływ na to, jak zapamiętasz dane wydarzenie, nawet jeżeli już się wydarzyło,
a ty dopisałeś do tego historię i wypaliły się w twojej głowie jakieś emocje związane z tą historią. Jak mówią badacze, wspomnienia nie są statyczne. Jeśli przypomnisz sobie coś w nowym kontekście, środowisku, czasie lub nastroju, twoje wspomnienia mogą zintegrować nowe informacje. Dlatego ta historia, którą sobie opowiadasz na temat jakiegoś wydarzenia, które kiedyś ci się przytrafiło, nie tylko ma ogromne znaczenie dla tego, jak się czujesz, gdy sobie o tym myślisz, ale też w dodatku ta historia jest czymś płynnym, czymś, co możesz zmienić. Załóżmy, że masz w swoim życiu coś, co wydarzyło się w przeszłości, ale w dalszym ciągu w jakiś sposób cię traumatyzuje. Mówimy tutaj na przykład o ciężkim rozstaniu, jakiejś porażce na tle kariery zawodowej, mówimy o tragedii rodzinnej. Jeśli coś cię wciąż dręczy, jest dla ciebie takim bagażem negatywnych emocji, powinieneś usiąść i zrobić sobie następujące ćwiczenie. Odpalasz dowolny edytor tekstu albo bierzesz po prostu zeszyt, ustawiasz timer na 20 minut i po prostu zaczynasz pisać. I piszesz o tym wydarzeniu, wyciągając z niego konstruktywne wnioski. Wnioski, które nie będą negatywne, tylko pozwolą ci wyciągnąć z tego wydarzenia jakąś lekcję. I dzięki temu będziesz w stanie odczepić ten bagaż emocjonalny, który jest na stałe, wydawałoby się, z tym wspomnieniem właśnie związany. Poczujesz się lżej, bo zmienisz interpretację tego, co się wydarzyło i gdy kolejnym razem pomyślisz o tym wydarzeniu, przypomnisz sobie właśnie tą nową interpretację, czyli ostatni raz, kiedy rozgrzebałeś to wszystko i sobie o tym przypomniałeś. Jak mówi psychologia, jeżeli masz w swoim życiu jakieś wydarzenie, które jest starsze niż 6 miesięcy, a mimo to wraca do ciebie jak bumerang razem z całym negatywnym bagażem emocjonalnym, to oznacza, że masz to po prostu nieprzepracowane. Powinieneś do tego świadomie wrócić, zrobić sobie właśnie to ćwiczenie, spisać wszystko, wyciągnąć konstruktywne wnioski i dzięki temu zmniejszysz negatywny impact tego, jak to wydarzenie z przeszłości wpływa na ciebie teraz. Tyle przygotowałem dla ciebie w tym nagraniu. Mam nadzieję, że materiał ci się podobał. Napisz koniecznie w komentarzu, co myślisz, bo jestem bardzo ciekaw, czy tego typu vlog też jest dla ciebie w jakiś sposób pomocny, bo no, zawarłem tutaj takie nieoczywiste rzeczy, o których się nie mówi, a są moim zdaniem bardzo ciekawe i bardzo intrygujące. I bardzo mnie interesuje, czy są ciekawe również dla ciebie, ponieważ ja wiem, jak wielki impact mają te strategie na moich klientów, którzy przestają bać się podchodzić do dziewczyn, a także na jakość mojego życia, czyli na przykład jakiś sposób radzenia sobie z traumami czy jakimiś wydarzeniami, które negatywnie na mnie wpływały. Pisanie autobiograficzne, takie bardzo intymne, to jest moim zdaniem najpotężniejsze narzędzie, jakie istnieje do tego, żeby naprawić swoją własną historię i właśnie odczepić ten dręczący, negatywny bagaż emocjonalny. Bo o wiele fajniej i przyjemniej idzie się przez życie po prostu bez niego. To tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.